kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk adwentowych. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały. Egzorta na trzecią niedzielę Adwentu. O stałości przekonań. Święta Bożego Narodzenia blisko. Któż by nie pragnął szczęśliwie ich doczekać i wesoło spędzić? Wesoło je spędzimy, jeżeli się do nich należycie przygotujemy, jeżeli Zbawiciela do duszy naszej zaprosimy, jeżeli On tam narodzi się i zamieszka wraz ze swą prawdą, ze swą łaską. Ten bowiem tylko z przyjścia Chrystusa Pana prawdziwie się weseli, kto w Chrystusie Panu widzi swego Króla, swego Wodza, swego Pasterza, kto Mu oddaje w ofierze swój rozum, swą wolę, swe serce, siebie całego. I dlatego Kościół Święty przeznacza czas Adwentu na pokutę, na modlitwę, na post, na umartwienie. Dlatego stawia nam przed oczy świętego Jana Chrzciciela, poprzednika Chrystusowego, który był wzorem pokuty i apostołem pokuty, który zajaśniał taką świętością życia, że niektórzy chcieli go uznać za Eliasza, a nawet za Mojżesza. Wielka to postać, ten święty Jan Chrzciciel, niewinny jak anioł, a jednak surowy dla siebie, jakby największy z pokutujących grzeszników. Pokorny dziwnie, a jednak nieustraszony i nieugięty w głoszeniu prawdy i karceniu występków. Niezwykły też koniec jego życia. Król Herod się go boi, a jednak dla słowa danego tanecznicy wśród zabawy każe mu ściąć głowę. Dziwnie odbija się ta postać od obyczajów świata przedchrześcijańskiego, a także i dzisiejszego. Ten święty ma być dla nas mistrzem i wzorem, osobliwie w dniach Adwentu. O wszystkich cnotach tego świętego niepodobna naraz prawić. Nie wszystkie też dadzą się naśladować. Więc przypatrzmy się dziś jednej z nich, mianowicie sile charakteru, mocy duszy, odwadze nieustraszonej w głoszeniu prawdy, karceniu grzechów, pogardzie względu ludzkiego. Wprawdzie ta odwaga święta do więzienia go wtrąciła i kazała mu dać głowę pod topór kata, ale równocześnie zapewniła mu koronę męczeńską, dała mu tron w Królestwie Niebieskim, a tu na ziemi wieczne imię, wieczną sławę. Sam Zbawiciel oddał mu też największą pochwałę i nazwał go największym z ludzi i drugim Eliaszem. Siła charakteru, moc duszy, odwaga i stałość przekonań, pogarda względu ludzkiego. Te słowa brzmią dla ucha szczególnie młodzieńczego jak najpiękniejsza melodia. Rzucają w duszę jakiś czar, budzą podziw i uszanowanie. Nie może być inaczej. Już starożytni unosili się nad nimi i uważali je za największą ozdobę człowieka. Jest to cnota szczytna i bardzo w życiu potrzebna. Najlepsze zasady życia na nic się nie zdadzą, jeżeli człowiek nie ma odwagi publicznie się do nich przyznać, ich bronić, w nich wytrwać.
Popatrzmy na nasze społeczeństwo. Nie brak u nas ludzi zacnych, szlachetnych, dobrych katolików. Stanowią oni większość w narodzie, można śmiało powiedzieć. A jednak nasze ustawy, nasze wystawy, nasze zwyczaje, nasze pisma, nasze zgromadzenia nieraz nas gorszą i oburzają. Dlaczego? Bo brak ludzi odważnych, którzy by śmiało stanęli w obronie dobrych zasad, w obronie wiary świętej katolickiej i moralności, którzy by skarcili wybryki i nie pozwolili złym jednostkom czy stronnictwom źle robić. Tej cnoty, tego stałego, odważnego usposobienia w wyznawaniu dobrych zasad, w spełnianiu naszych obowiązków, wymaga od nas po pierwsze wzgląd na Pana Boga, po drugie wzgląd na dobro bliźnich, po trzecie wzgląd na nasze osobiste dobro. Pan Bóg wyraźnie od nas tego żąda, abyśmy nigdy i nigdzie nie wstydzili się wobec ludzi tego, co nam wiara i sumienie czynić nakazuje. Jeszcze w Starym Zakonie mówi Bóg przez proroka: Syn ma we czci Ojca, a sługa Pana. Jeżeli ja Ojciec, gdzież jest cześć moja? Jeżeli ja Pan, gdzie jest bojaźń moja? A Chrystus Pan naucza wyraźnie: Wszelki, który by mnie wyznawał przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebiesie. A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebiesie. Sam rozum zresztą to samo nam mówi. Czyż nie jest to straszną zniewagą dla Pana Boga, jeśli człowiek, marny proch ziemski, wstydzi się przed ludźmi wykonać to, co mu Bóg nakazuje? Jeśli w sercu, w myśli uznaje Pana Boga za swego Pana i sędziego, a na zewnątrz z obawy przed ludźmi nie oddaje mu należnej czci i posłuszeństwa? Wzgląd na dobro bliźnich wymaga także, abyśmy naszą wiarę, nasze uczciwe zasady i przekonania śmiało wyznawali i czynem potwierdzali. Przecież my mamy obowiązek przyświecać drugim dobrym przykładem. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Naucza sam Pan Jezus. Nie wolno nam wprawdzie szukać w tym, co dobrego czynimy, próżnej chwały. Nie wolno nam czynić tego jedynie i głównie dla oka ludzkiego, bo wtedy wartość i zasługa naszych dobrych uczynków przed Bogiem przepada. Ale mamy obowiązek tam, gdzie potrzeba, publicznie przyznać się do naszej wiary, do naszych dobrych zasad i przekonań i okazać je na zewnątrz, aby dać dobry przykład innym. To nie jest zostawione naszej woli. Im zaś w społeczeństwie wyższe stanowisko zajmujemy, tym ten obowiązek jest ważniejszy i ściślejszy. Wychowawcy młodzieży, urzędnicy w państwie szczególnie mają go na sumieniu. Jeżeli inaczej postępujemy, gorszymy bliźnich, zabijamy ich na duszy i ściągamy na siebie straszną odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi. Z ręki Twojej krwi brata Twego szukać będę, rzeknie Bóg kiedyś do takich tchórzów, którzy brakiem odwagi dali zgorszenie maluczkim. Wzgląd na nas samych powinien nas także nakłaniać, abyśmy zawsze i wszędzie
śmiało stawali w obronie prawdy i słuszności i nie wstydzili się wykonać tego, co wiara i sumienie nam nakazuje. Pan Bóg żąda od nas cnoty, żąda dobrych uczynków, żąda służby wiernej. Należymy do Niego i ciałem, i duszą. Cóż warta nasza wiara, nasza w ogóle cnota, jeżeli ona jest chorągiewką, która się ciągle zmienia za lada powiewem ludzkiej opinii i ludzkiego względu? Co wart nasz charakter, jeżeli nie mamy odwagi tam, gdzie potrzeba, przyznać się, kim jesteśmy, stanąć w obronie prawdy i śmiało wyznać naszą religię, nasze dobre zasady? Zatem, bracia drodzy, bądźmy mężnymi i stałymi w wyznawaniu naszej wiary. Nie wstydźmy się naszych przekonań katolickich, bo one nam chlubę i zaszczyt przynoszą, bo z nich płynie dla nas siła woli, spokój sumienia, błogosławieństwo Boże, bo one są dla nas drogowskazem wiodącym do nieba.